Sejm zajął się projektem ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń. To jeden z elementów przeciwdziałania skutkom gospodarczym koronawirusa. Projekt ustawy ma na celu utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W tym celu rząd proponuje umożliwienie zakładom ubezpieczeń prowadzącym działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zreasekurowanie części ryzyka przez Skarb Państwa. W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Powinno to umożliwić utrzymanie przez nich ochrony transakcji dla przedsiębiorców w skali zbliżonej sprzed pandemii. Pomoc zakładom ubezpieczeń realizowana będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a danym zakładem ubezpieczeń. Tego typu reasekuracja zakłada, że Skarb Państwa w zamian za stały udział w składce ubezpieczeniowej przejmuje część ryzyka ubezpieczeniowego, możliwych odszkodowań.